Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku Piątek Piątunio, nie było mechaniki w środę, zatem myślę, że idealnym odcinkiem będzie taki krótki DIY, jakiego jeszcze nie było na kanale. Była diagnostyka końcówki drążka, wymiana sworzeń, było wszystko od podstaw, ale wymiany końcówki drążka w warunkach garażowych nie było, drążka kierowniczego, tak więc myślę, że utożsamię się z Wami, 2-3 klucze i lecimy z tematem. Końcówka drążka kierowniczego. Pamiętajcie, że pierwsze z objawów to jest stukanie w którymś z kół. Owszem, może być milion innych powodów na to, ale zdajmy sobie sprawę, że jeżeli coś się dzieje z układem kierowniczym, to jest to przenoszone również na kierownicę. Zatem jeżeli słyszymy stukanie po lewej lub po prawej stronie, czujemy również to na kierownicy. Sami możecie podnieść samochód, sprawdzić, poruszać kołem tak naprawdę krótkim zakresem, tu odsyłam do diagnostyki i początków kanału i zobaczyć, przytrzymać ręką, czy tutaj w tym jabłuszku nie ma żadnego luzu. Zdajcie sobie jedną sprawę z bardzo ważnej rzeczy, że jeżeli taka końcówka wybije Wam się całkowicie, choć ktoś powie, że jest to niemożliwe, może dojść do tego, że koło w Waszym samochodzie nagle odjedzie i wszystko się złoży. I teraz załóżcie sobie hipotetyczną sytuację, że jedziecie po polskich, pięknych, krajowych drogach, jednopasmowych, tych płaskich jak stadiony nasze tutaj piłkarskie i wpadacie w dziurę z taką uszkodzoną końcówką i koło Wam odjeżdża przy 120. Śmierć na miejscu. Wymiana ile kosztuje? Kilkadziesiąt złotych na warsztacie. Pokażę Wam, jak zrobić to samemu. Ważna i istotna informacja to jest po. Co nie pokażę, jak tego nie zrobię, pamiętajcie, że producent producentowi nierówny, więc te długości końcówek mogą się minimalnie tutaj różnić, jeżeli chodzi o gwinty. Ona zawsze będzie pasowała, tylko nie ma robienia czegoś takiego, że Wy policzycie ilość zwoi, bo potem przyłożycie końcówki i się okaże, że są nie te. Co nie zrobicie, zawsze na samym końcu jedziemy, żeby zrobić zbieżność, dlatego że szkoda Waszych opon. Wydajcie te parę złotych na zbieżność, zaoszczędźcie na wymianie, ale zróbcie tą zbieżność i będzie z głowy. Zaczynajmy. Tutaj nie potrzeba Wam takich narzędzi, wystarczy klucz do kół, który macie w bagażniku i zanim podniesiecie samochód, poluzujcie. Nie odkręcajcie, ale poluzujcie wszystkie śruby, żeby potem nie walczyć z podniesionym. Błysym siła. Warto byłoby podłożyć sobie jakiś klocek, jak ręczny nie działa, żeby auto Wam się przypadkiem nie zsunęło. To takie zabezpieczenie dla Waszego dobra. Pamiętajcie, że jeżeli progi są niepewne, podłóżcie sobie pod wózek, pod tuleje, pod cokolwiek sztywnego w karoserii, żeby nie było, że podnosicie moja, twoja i nagle tylko Wam wchodzi do środka, do progu. Zostawiacie. I pamiętajcie, niech to koło będzie Waszą asekuracją, włóżcie je pod próg. Po pierwsze, jeżeli chcecie być pewni w diagnozie, zobaczcie, jeżeli się rusza, jeszcze nie słyszycie, ale tu pod palcem będziecie czuli, że coś stuka. To jabłuszko w środku, a teraz organoleptycznie, jak już tak się dzieje, no to chyba nie muszę więcej tłumaczyć. W pierwszej kolejności szczotka druciana, wszystkie śruby, które będziemy odkręcać, trzeba poinformować o tym, że będą odkręcane, więc w pierwszej kolejności oczyszczamy, potem odrdzewiaczem traktujemy, czyli tutaj ten element, tu można też wszystko zalać i pamiętajcie, trochę walki z tym będzie, ale warto, przynajmniej dla samego siebie, że ja zrobiłem, ja umiem i w niektórych przypadkach, w przypadku Japończyków, o czym kiedyś mówiłem, tu może być zawleczka i z tą mędą jest zawsze problem, trzeba ją delikatnie porozginać, można ją podgrzewać, żeby ją tylko wzruszyć, aby wysunąć, takie zabezpieczenie nakrętki, żeby nam się nie odkręciło. I odstawiamy na 15-20 minut, niech żre. Słuchajcie, bez młota to nie robota i teraz tak, dwa młotki najlepiej, jeden podkładamy na dół, tutaj w tym miejscu, żeby niwelował siłę uderzenia, drugi już może być mniejszy, w tym momencie mamy takie duo action informowania nakrętki, że jej czas się zbliża i to nie musi być potężne pierdyknięcie. I to samo robimy tutaj, jeżeli chodzi o delikatne puknięcia, żeby wzruszyć tylko. Ale najpierw skupmy się tu.
I teraz odkręcamy. Pamiętajcie, dobrze ułożyć wszystko. Od góry przytrzymać przyłożenie. O. Najważniejsza sprawa, jeżeli Wam się odkręciło kawałek, nie rozwaliliście serenki jak prawie ja przed chwilą, może Wam się zablokować, dlatego że nagle całość, całe to jabłko, cała ta kula w środku będzie się obracać. Wtedy warto mieć albo drugi lewarek, albo coś wykombinować, żeby podeprzeć w tym miejscu końcówkę drążka kierowniczego i zablokować. Podeprzeć w tym miejscu, aby zaklinowała nam się na zwrotnicy i wtedy całość nam się fajnie odkręci i nie powinno być problemu żadnego większego. I teraz najtrudniejszy element, czyli musimy całość odkręcić od tego miejsca. I ktoś się pyta, jak to mierzyć łysy? Szczerze, najlepiej od centralnej, tutaj, jeżeli mamy jakąś miarkę, suwmiarkę, do momentu, jak jest przykręcone. Ale to i tak nie będzie oryginał fabryka i zawsze należałoby to skontrolować. Ale najprościej mierząc, tak pokażę, tą odległość. Tą odległość należy zmierzyć i tak samo zastosować. Zresztą ściągnę końcówkę i pokażę Wam. Już widzę, że się różnią i to bardzo od siebie. I teraz zobaczcie. O, w przypadku renówki to będzie 13, żeby zablokować całość. Kontrę. To, co stukaliśmy wszystko, należy popuścić. Nie odkręcać, popuścić. Po prostu poluzować. Teraz może być w tej pozycji uderzenie młotkiem. To nie ma problemu. I dopiero możemy przejść do odkręcania samej końcówki. Możecie jeszcze przed odkręcaniem kontry zaznaczyć sobie markerem tu z tyłu, żeby potem natrafić na to samo miejsce. Natomiast jeżeli wszystko poluzowaliście, może być tak, że będzie szła z oporem, może być tak, że będzie szła bez. Możecie najpierw tu poluzować. I sprawdźmy w porównaniu z nową. Zobaczcie, tu mamy dwie końcówki. Niby na pierwszy rzut oka takie same, ale jednak rozwiązania konstrukcyjne są inne. I długość tutaj od środka, od tego wnętrza do samego końca jest minimalnie różna. Jak sobie ustawicie, ruda spuchła, ale to są te różnice, o których mówię. Wy sobie możecie liczyć ilość zwoi, ale może się okazać, że nie jest tak. Tak więc czynność powtarzamy teraz odwrotnie, czyli mówimy puścić film w przyspieszonym tempie od tyłu. Oho, łysy fachowiec zostawia starą kontrę. A wiecie co, to taki poradnik raczej domowy, dlatego powiedziałem, że można sobie z tyłu zaznaczyć i tą kontrę ściągnąć, tą nakrętkę i dać nową. Natomiast jeżeli ta chodziła dobrze, to uważam, że nie ma sensu. I teraz zaczynamy wszystko składać z powrotem na miejsce. Jeżeli chodzi o dokręcanie, zawsze w zestawie dobry producent szanujący się będzie miał nową nakrętkę. Tutaj macie ją z teflonem. Czy z czymkolwiek, co nam się będzie pomagało, żeby nie odkręciło nam się podczas wibracji. I od góry powinien być albo imbus. Natomiast w naszym przypadku producent nie pomyślał, czyli zrobił otwór na klucz okrągły. Na szczęście takowy mam, więc zablokuję sobie. I próbujemy dokręcić, żeby nie było tak, że będziemy musieli znowu zapierać wszystko. Ale sprawdzimy, jak to wyjdzie w praktyce. Widzicie, nie chce nam się przykręcić, więc podpieramy tak, żeby nam się znowu o zwrotnicę zaklinowało. Najważniejsze pytanie, jak mocno to dokręcić? Bardzo mocno, jeżeli nie macie klucza dynamometrycznego, to uwierzcie mi, że powiedzmy, że ze 150 łysonometrów, w zależności jak w łokciu strzyka, zobaczcie, duży klucz, dociągnięte do końca, jeszcze trochę idzie. Aż się Bob Marley napiął i przestało. I w tym momencie mamy pewność, że nic nam nie odjedzie podczas drgań i niczego. Tak samo z tymi kołami. To się tak mówi, że pneumatem, na pałę i tak dalej. Pamiętajcie, że mówimy o 120-140 Nm, jeżeli dokręcamy szpilki, ale nikt wcześniej tego nie robił, więc też różnie te zwoje mogą być rozciągnięte na tej śrubie, więc zawsze troszeczkę mocniej. Uwierzcie mi, jeżeli chodzi o stopień skomplikowania, dajmy sobie na tą czynność z 10, maksymalnie 2. I teraz powiem tak, od 20 do 30 minut pracy to jest max, co Wam zajmie, chyba że śruba będzie stawiała opór 40 dla laika. Czemu warto? Przyjemność, że sam umiem, że sam potrafię ubrudzić sobie rączki, nauczyć się czegoś, bo po to został stworzony ten kanał. Zrób to sam, zachęcamy do motoryzacji.
I tyle. No, konsekwencją tego było wszystko, co się potem wydarzyło. Warsztaty, nie warsztaty, ale zupełnie inaczej funkcjonujące niż powinny. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to wbijajcie na facebookowego fanpage'a M4K Garage. Instagrama, bo tam też live'y są na Instagramie i uwierzcie mi, że jest fajniejszy od Facebooka, bo nie wyskakuje co chwila, że zdechła mi rybka, kotek i tak dalej. Podobało Wam się, zostawcie kciuka w górę. O. I do zobaczenia w następnym niedzielnym odcinku. Fajnym odcinku, nic więcej nie powiem. I mechanice pojazdowej w środę, chociaż w piątek, kiedy to oglądacie, mam dość niemiły zabieg, więc mogę nie żyć, jakby nie było parę dni odcinków, to zmartwychwstaję. Cześć! Ciężko się nagrywa na dworzu. Dworze. Dworzu? Dworze. Dworzu czy dworze? Na polu. W Krakowie tak mam. Dobra. W pierwszej kolejności odkręcamy tą nakrętkę. Ruda wszechobecna. Przyłożenie zawsze, żeby wszystko leżało dobrze. Małą dźwignią. Nie lubię francuskich samochodów. Paluszek? Pół ręki, kurwa. W tym przypadku producent nie pomyślał i zostawił... Jeszcze raz. W naszym przypadku producent nie pomyślał i zostawił nam otwór okrągły.